Najlepsze książki ludzie piszą z więzień, się okazuje, a najlepsze kwiaty człowiek dostaje na swoim pogrzebie. I dzisiaj będzie pewnie dobry odcinek, bo jestem znowu w więzieniu na następne 2 tygodnie. Tak zwana kwarantanna to jest, czyli więzienie, no, nazwijmy rzeczy po imieniu, ale przynajmniej fajne, bo mogę sobie wybrać. Udało się, gdzie będę siedział w tym pierdlu i patrzcie, jaki ładny widok jest no, z okna więziennego. Nie ma krat, ale to na jedno wychodzi. Czekam dzisiaj na pierwszy dzień, gdzieś jest kwarantanny, czekam na klawiszów, żeby sprawdzili, czy jeszcze nie uciekłem. Jeszcze nie przyjechali, ale w każdej chwili mogę przerwać ten odcinek, dlatego tak mówię od razu. A dzisiaj będzie odcinek, który nie wiem dlaczego dopiero teraz jest. Mam całą masę odcinków o takich strasznie fundamentalnych tematach w Biblii, że w ogóle o nich nie powiedziałem. Dziś jest temat pierwsze przykazanie z 10. No, no już nie da się chyba ważniejszego. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Mam piękne widoki z mojego więzienia, bo tam były takie ładne drzewka, jeziorka, a tutaj jest Jerusalem. Widok, panorama miasta, takie kamienne domki. Ale dzisiaj nie ma to nic wspólnego z tematem, bo dzisiaj tematem jest nie będziesz miał bogów innych przede mną. Pierwsze przykazanie z 10 i takie jakieś najbardziej fundamentalne. I nic o nim nie mówiłem, bo sprawa jest w sumie taka oczywista, ale znowu ludzie dochodzą do, rozumieją to pierwsze przykazanie z 10 takimi etapami, od najprostszego rozumienia do takich bardziej już zaawansowanych. I na przykład, jak ja pierwszy raz przeczytałem w Biblii przykazanie, doszedłem do tego fragmentu w Biblii, gdzie Bóg dał te przykazania, są dwa fragmenty w Biblii, dwie księgi, w drugiej księdze jest od początku licząc, Exodus, to jest 20 rozdział, a potem w 5 jeszcze Księga Powtórzonego Prawa i tam jest powtórzone to samo w 5 rozdziale. Jak ktoś chce sobie poszukać sam, to łatwo teraz znajdzie. I na tej liście przykazań, pierwsza z listy tych 10, to nie do końca są przykazania, o tym możecie w innym odcinku sobie posłuchać, ale uprośmy to już na chwilę i powiedzmy, że to są takie rozkazy. Niby niech będzie, chociaż nie są. To pierwsze brzmi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ja to tak zapamiętałem z lekcji religii w szkole, że to tak brzmi, bo tam się uczymy się, nie? Jak ktoś chodził na religię, to wie, że musiał to wykuć na pamięć i to w wersji takiej spreparowanej, żeby to się jakoś ładnie, tak wierszykowo brzmiało, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nikt tego nie rozumiał, co my się uczyliśmy na pamięć. Nie wiem, wyście to tak se rozumieli, bo ja nie. Ja tak się miałem nauczyć, to się nauczyłem. Tak z grubsza, żeby wiedzieć w ogóle, co ja mówię, to może, ale zastanawiać się nad tym. Zresztą tłumaczenia tych wszystkich przykazań, które mi dawali, one były już do tego stopnia absurdalne, że nie było sensu myśleć nad tym. Coś jak COVID dzisiaj. No, jaki sens ma ustawa, która każe po przekroczeniu granicy rano, pozwala jeździć przez cały dzień po całej Polsce nam na przykład, ale następnego dnia musimy koniecznie siedzieć w więzieniu zamknięci, przy czym nikt nawet nie zbada, czy ja mam jakąś gorączkę, temperaturę, testu, nic. Siedź, bo jesteś chory, bo tak. Ustawa mówi, że jesteś chory, to masz siedzieć, bo jesteś chory. Nie? I tak samo interpretacje przykazań, w szczególności moje ulubione było nie cudzołóż, które oznaczało nie masturbuj się. Co ma cudzołożenie z jedno z drugim w ogóle? Nie wiem, ale tak mi tłumaczyli. I mówili, że wytłumaczenie tego przykazania, które jest tak banalnie proste, że nie da się już niczego, czego tu można nie zrozumieć. Nie bierz cudzej żony. Nic nią nie rób. To nie jest twoja żona, tylko kogoś. I zostaw ją w spokoju. Tak mówi przykazanie i nie ma tu nic więcej, ani mniej. Jest bardzo proste. A ja dostałem wytłumaczenie, że to są, że to masz być skromnym i wstydliwym. What? No, więc po czymś takim przestałem się w ogóle zastanawiać nad całymi tymi sprawami typu przykazania i religię i po co w ogóle myśleć, jak tu nie ma krzty logiki. I dopiero później, po latach, jak zacząłem samemu czytać Biblię i wziąłem się do tego jak do każdej książki, czyli z dobrą wolą. Zakładam, że ten, kto pisał, nie był kompletnym pomyleńcem, nie? I pisał coś, co ma jakiś sens.
i po coś to pisał i dlaczego to pisał, pytanie to należy zadawać, jak się czyta. No i czytam tą książkę, ewidentnie była to książka, ta Biblia, książka historyczna i tak ją czytam jak książkę historyczną, no, czyli o faktach. I okazuje się, że ten sposób czytania Biblii miał nieporównywalnie więcej sensu niż wszystko, co mnie uczyli wcześniej. W związku z czym szybko stwierdziłem, że zaryzykuję wszystko na pałę i wyrzucę wszystko, co mnie uczyli i zacznę czytać od początku, zapoznawać się z tą Biblią i z chrześcijaństwem, które być może tam znajdę. No i znalazłem. I w wersji nie, no, daleko lepszej niż tego, co jest, niż to, co się mówi w kościołach. Ja nie mówię, że to wszystko wiem idealnie tak, jak sobie autor miał na myśli, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to ze wszystkimi wątpliwościami, które człowiek ma, jak samemu coś czyta, własną odpowiedzialność musi brać za to, a nie wie dużo o historii, o językach i kulturach zmieniających się w czasie, to i tak jest daleko lepsze niż wierzyć na słowo ludziom, którzy opowiadają ci kompletne dyrdymały, nie? Że bierzesz przykazanie proste i wymyślasz z niego takie rzeczy, których się tam nie da przeczytać. Nie da się. To samo jest więc z przykazaniem numer jeden, nie będziesz brał bogów innych przede mną. I ja, jak doszedłem w końcu do tego przykazania i czytałem, to doszedłem do wniosku, że po pierwsze wkurzyłem się, bo mnie, o, znowu mnie oszukali, katoliki mnie oszukały, bo w Biblii było napisane, nie będziesz mieć bogów innych obok mnie. Obok mnie było w tym tłumaczeniu, a nie przede mną. I ja sobie myślę tak, aha, czyli mnie uczyli, że nie można mieć bogów, że można mieć różnych bogów, ale ten musi być pierwszy, ten z Biblii. A inni też spoko, tylko że nie może stać przed nimi. A tu Biblia mówi, że w ogóle nie możesz mieć nawet obok. W ogóle nie może ich być. Nie? Że nie ma żadnego przyzwolenia. Myślę, no co za oszustwo. A potem, jak już jakiś czas mi przeszło trochę, szukanie wszędzie oszustw, to stwierdziłem, że w sumie to dużej różnicy nie ma, bo to bardziej kwestia językowa, nie? Że te pierwsze przykazania, często jest tak, że na przykład Ojcze Nasze albo 10 przykazań, w wersji polskiej one są skopiowane z dawnych czasów, z dawnych tłumaczeń. Posłuchajcie sobie, jak brzmi ten Ojcze Nasz, którego nas nauczyli i zobaczycie, że tam jest pełno staropolszczyzny. No, możecie sobie to gdzieś tam po cichu i jeżeli sprawdzicie sobie teraz, jak w Biblii brzmi 10, nie 10, tylko na przykład Ojcze Nasz, w Biblii Gdańskiej z 1632 roku, to zobaczycie, że to jest identyczne. Po prostu to, co nas uczą, to uczą jako tradycję, jako, nie wiem, zachowanie tradycyjnej polszczyzny czy coś takiego. Bo znaczenie ewidentnie nie ma znaczenia, co my mówimy. Ważne, że to tradycja się zachowuje od 400 lat. Wszyscy mówią tak samo. Polszczyzna się zmieniła, ale Ojcze Nasz został. No i to samo jest, nie będziesz miał bogów innych przede mną. To po prostu jest kwestia tylko językowa. Ale znaczenie jest właściwie to samo. I co mówi znaczenie tego z Biblii? No, że nie będziesz miał innych bogów oprócz tego jednego. I w kontekście oryginalnym chodziło, musisz sobie wyobrazić zawsze tą sytuację, kiedy to było pisane i do kogo. To było pisane do tych ludzi, którzy pierwszy kontakt mieli z tym Bogiem. Ten Bóg Izraela przyszedł do Egiptu, zrobił cuda, wyprowadził tych lud i zawarł z nimi umowę, że będzie ich traktował wyjątkowo. Bóg z Biblii ogólnie zawsze pokazuje się jako Bóg całej ziemi i wszystkich narodów. No, niektórzy mają wrażenie, że to jest jakiś lokalny bożek jednej tam dziwnie agresywnej sekty Hebrajczyków czy coś. Jeden z tych tam licznych, które wtedy mieli i to jeszcze mało przyjemny. No nie za bardzo, bo ten Bóg w Biblii się tak nie przedstawia. Można mieć takie wrażenie, ale tylko z powodu, z perspektywy samych Hebrajczyków czy Izraelitów, którzy przez dużą część swojej historii tak traktowali tego swojego Boga właśnie jako jednego z tych bożków. To tak strasznie lokalnie i tak nie za bardzo rozumieli, o co temu Bogu chodzi. Oni mieli być jednym z narodów wybranych, ale miała iść za tym pokora, która mówi, że jesteśmy tylko jednym z licznych narodów innych, a nie wyjątkowym, najlepszym w ogóle super Żydzi teraz rządzimy światem. I coś tam nie załapali, nie zrozumieli. Ale ja mówię o samej Biblii. Sama Biblia pokazuje,
naród wybrany jako jeden z licznych narodów, i to wcale nie najlepszy, a wręcz najsłabszy, najbiedniejszy, najmniej jakiś atrakcyjny, który sobie Bóg wybrał, żeby pokazać wszystkim na ziemi, na tym jednym przykładzie, swoje zasady, swoje podejście do życia, do człowieka i do wszystkiego. Nie? Stąd się wzięło też to prawo. I tutaj trzeba to pamiętać o tym, kiedy się myśli o przykazaniach tych 10. Do kogo to było i dlaczego i po co. No właśnie, żeby pokazać, jaki Bóg jest. No, dobra. I teraz co to znaczy, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie? W podstawowym najbardziej rozumieniu, w tamtym kontekście znaczyło, nie będziesz szukać innych bożków, czyli okolicznych, czyli Bala, który tam wtedy był popularny, albo Asztarte, albo która się zmieniła dzisiaj tajemniczo w Matkę Boską, gdzieś po kolei. Nie jest wcale śmieszne, ale trochę jest, bo jest ironiczne, nie? I strasznie takie, jak do tego doszło w ogóle, że ludzie, uważając, że czczą Boga, jednocześnie połączą go z Matką Jezusa, nie? Z Marią, i teraz nagle cześć, która się należy Bogu, przenosi się na tych innych, na świętych, na innych tam osoby. I właściwie w intencji robią dobrze, tylko że w praktyce sytuacja się jakby cofnęła do czasu sprzed 1000 czy 2000 lat, więcej, ale 2000-3000 lat, kiedy Izraelici mieli oprócz tego jednego Boga też innych. I też próbowali jakoś je łączyć, albo tak się tam dziwnie mieszało. To nie zmieniły się tak bardzo te czasy. No więc to polecenie wydaje się dalej aktualne. Nie będziesz miał innych bogów przede mną, nie, albo obok mnie, na dzisiejsze czasy. I teraz, to jest właśnie kolejny etap rozumienia tego, albo może nawet pierwszy, podstawowy sposób rozumienia tego przykazania. Ono jest, ono mówi, że nie masz oddawać czci figurkom, albo obrazom, albo żadnym innym bogom, ani człowiekowi, ani niczemu innemu. Drugie przykazanie rozwija tą myśl i właśnie mówi już potem o tych obrazach, figurkach, postaciach, żeby sobie nie pamiętać, że Bóg jest duchem, nie? A nie materialnym czymś tam, bo to prowadzi do czynności, które Bogu się bardzo nie podobają, bardzo, bardzo w Biblii. No i to przykazanie zostało już mi wycięte, w szkole mnie tego nie uczyli. A jak w końcu doszedłem do tego, to odpowiedzią było: a po co o tym mówić, przecież to już jest oczywiste, z tego pierwszego wynika przykazania. Czyli nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie. No właśnie jakoś nie wynika, bo te ludzie robią rzeczy, które z punktu widzenia nauki katolickiej, one się w ogóle nie mieszczą. To jest przesada daleko idąca. Maria w doktrynie katolickiej, żeby tutaj było coś miłego dla każdego, ale prawdziwego. Ona nie jest boginią, nie jest częścią czwórcy. Ona jest, tam należy się szacunek i różne inne rzeczy, być może przesadny, nawet na pewno, biorąc pod uwagę, ile w Biblii jest o tej Marii. No, parę zdań. Ona jest marginalną postacią, a w doktrynie katolickiej jest strasznie ważną. No ale tym niemniej polska wiejska religijność robi z niej boginię. W takim sensie, że Kościół katolicki powinien tych ludzi upominać i sprowadzać ich trochę do trzeźwości, że to jednak nie Bóg. Także nie, no dobrze, spoko, spoko, ale bez przesady, z klękaniem, pielgrzymkami, ołtarzami i tak dalej, bo to za dużo jest. Ale no nie robią tego. No i to ta już mniejsza z tym, nie mój Kościół, nie będę w to wnikał. I tak czy inaczej, pierwsze przykazanie, czyli to nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie, ludzie sobie podpinają pod to i na tym często kończą. I w związku z tym mogą sobie prowadzić święte wojny przeciwko zwykle katolikom, albo prawosławnym, albo buddystom, albo to buddyści, tym hinduistom, albo innym, no, którzy mają taki pomysł na życie, żeby mieć dużo różnych bogów i każdemu coś tam cześć oddawać po kawałku. Oprócz tego jednego. W tym wypadku islam jest akurat po stronie Biblii, bo muzułmanie absolutnie nie akceptują oddawania czci nikomu poza jednym Bogiem, co jest myślą w 100% wziętą z Biblii akurat i zgadza się z tym, co Bóg chciał. Akurat niekoniecznie ma to być robione jakoś agresywnie, nie? Nie za bardzo, ale myśl jest ta sama, więc też to takie ciekawe jest, żeby zaklasyfikować sobie w głowie islam jakoś tak poprawnie, nie? Tak, gdzie on naprawdę jest. No dobra,
Ale czy na tym powinno to być skończone? Nie wydaje mi się, bo to jest dopiero początek rozumienia tej całej myśli. Bo czy o to tylko Bogu chodziło, żeby innych bożków tam nie dawać im ofiar, kwiatków nie dawać czy coś? Może i wystarczy takie rozumienie, powiem, bo w sumie o to na pewno Bogu chodziło też. Jest ewidentne, jak w Biblii traktował wszystkich, którzy łamali tą zasadę. To była dla niego super ważna zasada. I teraz, myśmy się przyzwyczaili, żeby traktować trochę tego Boga jako kogoś gorszego, niż naprawdę jest. No bo takie założenie, że Bóg nie cierpi innych bogów, jest Bogiem zazdrosnym, ono jest w Biblii, ale założenie, które my za tym stoi, które my mamy, ta myśl, jest taka, że to jest Bóg, który jest trochę wredny, taki zazdrosny i on jest nietolerancyjny w ogóle. I on ma prawo, mówimy sobie, ci, którzy już tam znają Boga lepiej z Biblii, czytali, czy z doświadczenia, mówią, on ma prawo robić, co mu się podoba, bo on to wszystko stworzył i ma prawo nie akceptować żadnych innych bogów i już. Więc on tak robi i jak nawet to jest wredne, to ma do tego prawo i okej. Ale rolą człowieka jest zaakceptować rzeczywistość. No bo jeżeli ten Bóg faktycznie jest jedynym Bogiem, jest jeden i innych bogów mieć nie można, no to ma prawo tak mówić, ma prawo tego wymagać i nikt nie może powiedzieć, że robi coś złego, bo nie robi nic złego, bo to jest, mówię, jego prawo. Z drugiej strony jednak to stawia Boga jako kogoś, kto jest egoistyczny, nie? Na maksa egoistyczny. I można to uzasadnić w Biblii i zobaczyć taki obraz, bo tam przecież sam Bóg mówi, że on jest Bogiem, który swojej chwały nie odda nikomu. No to takie zdanie ewidentnie wskazuje na egoizm, na to, że moja chwała jest dla mnie najważniejsza, a nie czyjaś tam. Moja chwała, nie będzie kompromisów, ja jestem jedynym Bogiem i nie pozwolę nikomu brać tego tytułu. I myśmy sobie, jako ludzie, jakoś to łyknęliśmy tak za łatwo, mi się wydaje, i zapomnieliśmy zadać pytanie, a może są jakieś powody, nie? A dlaczego? Nie, bo stwierdziliśmy sobie, że no Bóg taki trochę jest wrednawy, nie? No, taki trochę jest egoistyczny i już, no zaakceptujmy to, bo z drugiej strony ma całą masę dobrych cech i jest fajny, a jak ma taką jedną słabostkę, nie? Że strasznie jest egoistyczny, narcystyczny taki, no to trudno, no przeżyjemy, no i tak, a mamy inne wyjście, nie mamy drugiego świata, żeby sami sobie nie stworzymy drugiego świata. Niektórzy próbują jakiegoś World of Warcraft zrobić grę i tam siedzą całe życie i grają w tej grze, nie? Albo piszą książki, albo sobie zażywają LSD i fruwają w różnych światach, mniej lub bardziej wirtualnych, własnych, nieistniejących, gdzie jest lepsza rzeczywistość. Niech im będzie, ale tak naprawdę to jest tylko jedna niestety rzeczywistość dla nas, w której jest grypa, COVID, pieniądze i Bóg, który każe nie mieć innych bogów, bo jest egoistyczny i narcystyczny. Tak nam się wydaje. Ale mam tu propozycję, żeby spróbować popatrzeć inaczej na to i poszukać, czy jest jakiś powód, może więcej, może mniej egoistyczny Boga, że rzuca nam przykazanie pod tytułem nie będziesz mieć innych bogów oprócz mnie. Takie wyzwanie na dzisiaj w tym odcinku wam rzucam. Moja hipoteza jest taka, że człowiek ma wbudowaną z powodu tego, że tak jest zwyczajnie skonstruowany, stworzony, wyewoluował, czy co tam kto chce, człowiek ma w sobie, w środku, potrzebę posiadania Boga. Trzeba się nad tym zastanowić, czy to jest prawda przede wszystkim, czy nie, bo ja tak rzucam taki pomysł. To wynika z obserwacji zwyczajnie, nie? Bo nie jest napisane to nigdzie w Biblii akurat, ale pytanie, jak myślisz, to prawda czy nieprawda? Czy gdzieś w człowiek zawsze znajduje sobie jakiegoś Boga, coś fundamentalnego w życiu, jakąś rzecz, osobę, ideę, której służy, która jest ponad wszystkim, jest takim fundamentem, że to jest jemu potrzebne, temu człowiekowi, każdemu, powiem, tak z natury, nie? Bo wiadomo, można zawsze trochę się przeciwstawiać własnej naturze, ale czy to jest natura człowieka, czy nie? Trzeba się zastanowić, czy jest, czy nie jest, bo no, mi się zdaje, że jak najbardziej, że to jest wyraźnie widoczne, że jest taka potrzeba. Jeżeli człowiek ma taką potrzebę, bo jeżeli nie ma, to cała moja argumentacja jest bez sensu i można już teraz wyłączyć ten odcinek, ale no, przynajmniej zastanówmy się, czy to jest możliwe.
Ja mi się zdaje jak na razie do dzisiaj, że to nie tylko jest możliwe, ale to jest pewne, to jest wyraźnie widoczne. Widzę to po tym, że każdy, kto odchodzi od religii, której został nauczony, na przykład no, przestaje być katolikiem i zostaje ateistą, zwykle wpada w następną wiarę religijnej natury. Ateiści, inaczej mówiąc, jeżeli człowiek przestaje być katolikiem, chodzić do kościoła i wierzyć w te różne rzeczy, które wierzył, odruchowo szuka czegoś następnego, w co może wierzyć tak samo mocno, albo w ten sam sposób, czyli taki religijny, taki dogmatyczny, tak jak się wierzy w Boga. I dla wielu ludzi tą religią jest coś, co określam jako racjonalizm, albo tak naprawdę nauka. Uprośmy to do nauki. Przy czym ta nauka nie jest tym samym, czym jest nauka jako definicja. Nauka to jest pewien zbiór zasad dochodzenia do prawdy o rzeczywistości, o poznawaniu rzeczywistości. To jest metoda naukowa w skrócie. Nauka to jest metoda naukowa. I metoda naukowa to są tylko zbiory zasad. Ale już sam fakt przekonania człowieka o tym, że należy wierzyć bezwzględnie we wszystko, co mówi nauka, w cudzysłowie to powinno być, co mówi nauka, bo nie wiadomo, co to znaczy mówi nauka, to już jest przekonanie. To nie mieści się w pojęciu metoda naukowa. Metoda naukowa sama z siebie w ogóle nie nakłada obowiązku, a wręcz ostrzega przed wierzeniem we wszystko, co mówi nauka. To jest część metody naukowej, jest to, że nie ma czegoś takiego jak dogmatyczna wiara w coś tylko dlatego, że nauka to udowodniła. Wszystko, co jest udowodnione, podlega zawsze kwestionowaniu i to jest taki fundament całej tej metody naukowej. Jeżeli więc ludzie twierdzą, że tak mówi nauka i dalej kończą dyskusję, to znaczy, że nie stosują metody naukowej. Więc co? No wiarę religijną, bo nic innego, no to jest właśnie definicja wiary religijnej. Wiara religijna jest dogmatyczna, czyli wierzę, bo tak, już, bo tak czuję, bo tak mi się podoba. Możesz sobie wymyślać dlaczego, ale to wszystko są tylko próby racjonalizacji nieracjonalnej chęci człowieka, która jest w jego naturze, żeby mieć Boga. No i więc wylądowali ludzie dziś masowo, jako ludzie, którzy wierzą w naukę. Ale to nie jest wszystko, w co wierzą ludzie. Ludzie wierzą też dogmatycznie w pieniądze, religijnie. To jest coś, co prowadzi ich życie. Tak jak Bóg powinien prowadzić w życiu, nie? Rolą Boga z perspektywy człowieka jest dawać wzór, jakąś pokazać drogę, którą trzeba iść w życiu. Nie? Idź drogą uczciwości, mówienia prawdy, klękania przed tym, a nie klękania przed tamtym. Nie? Jaka tam religia by nie była, albo jaki Bóg człowieka, zawsze mu pokazuje jakieś wskazówki. Te wskazówki, kiedy człowiek odrzucił, musi, odruchowo właśnie, to jest moja tutaj teza, odruchowo szuka skądinąd tych wskazówek. I pieniądze, konsumpcjonizm, materializm, kupowanie rzeczy stały się tą nową wskazówką. Więc ludzie młodzi, zwłaszcza to widać najwyraźniej po nich, uważają to jako oczywistość, że celem życia jest nakupić sobie rzeczy nowych. I już traci sens to kupowanie rzeczy, bo wydaje się to jakieś absurdalne zupełnie i ja już nie wiem, czym to można wyjaśniać, takie zjawiska, kiedy widzę, jak młodzi ludzie muszą mieć iPhone'a i nikt tego nie wyjaśnić, nie umie. To jest coś jak, że musisz klękać przed obrazem i musisz maczać rękę w wodzie święconej i robić takie ruchy. Coś tutaj pomachać sobie w prawo, do góry, na dół, w lewo, w prawo i tak dalej. I to tak musisz i nikt się nie zastanawia, dlaczego, bo pytanie jest głupie. Jak dlaczego? No, religia każe. I na tej samej zasadzie widzę, że ludzie muszą kupić iPhone'a, jak mają tam ileśnaście lat, bo i wszyscy mają, to się staje religią. Religia iPhone'a się stała, nagle wyrosła. Jakim cudem tak absurdalna rzecz, to nie chodzi o to, że ci ludzie używają iPhone'a, a myśmy to odkryli, ja odkryłem to w Lublinie z Dominiką, kiedy okazało się, że ktoś chce, jakaś właśnie dziewczyna, kupić iPhone'a, który nie działa. Zepsuty jest, że coś tam działa, ale prawie nic. Ale ona chciała tylko go mieć, a nie używać. Więc w ogóle jej było wszystko jedno, co on ma w środku. Czy on jest lepszy, gorszy, szybszy, wolniejszy, w ogóle czy działa, nie było ważne. Ona ma go mieć. I to było to coś, dokładnie te same motywacje, które ja obserwuję u ludzi bardzo religijnych.
kończy się, tu nie ma miejsca na myślenie, ocenę, trzeźwość, porównywanie. To jest po prostu potrzeba. Ona potrzebowała tego i ona była bardzo dzika tutaj, zdeterminowana dziko, żeby mieć tego iPhone'a. Robić rzeczy chciała głupie, z perspektywy racjonalnego człowieka. No i mama nie była tak zaawansowana w niuansach psychologii człowieka, zwłaszcza młodego, więc była wojna ogólnie. I, no i właśnie tutaj my się pojawiliśmy, żeby spróbować nauczyć ludzi rozumieć się nawzajem, co nam słabo wyszło, ale no, osoby nie były zbyt chętne też, albo może gotowe jeszcze na to. No nie wiem, ale fajne było, ja ich lubię dalej, no ale żarły się straszliwie i to było coś, co można byłoby uniknąć, jakby się czegoś tam otworzyć, nauczyć, poddać, no wiecie, ale mniejsza z tym teraz. No i w każdym razie jest... Więc konsumpcjonizm albo materializm, posiadanie rzeczy, nową religią. Znowu, to jest jeden z dowodów na tą moją tezę. Obserwacyjnych takich, czy nie znowu naukowe, ale nie musi być. Ważne, czy to jest prawda, czy nie. Ty to oceń sobie sam dla siebie. Czy, że ludzie mają potrzebę posiadania Boga. Dlaczego ja tu tak mówię o tym długo? Czemu to jest ważne, czy ludzie mają tą potrzebę, czy nie? Bo to zmienia rozumienie tego pierwszego przykazania. Jeżeli człowiek ma potrzebę taką, że to jest coś, czego nie da się wyłączyć po prostu, zapomnieć, że my wszyscy kiedyś w coś zawsze musimy wierzyć. Jeżeli jeżeli my wszyscy w coś zawsze musimy wierzyć religijnie, jeżeli nie da się tego łatwo pokonać, ani od tego łatwo uciec, to wtedy powstaje pytanie, jak, w co wierzyć, żeby nie było nam źle? W co wierzyć, albo w co nie wierzyć, żeby efekt był dobry? Bo to jest coś, co będzie nas kontrolować, inaczej mówiąc. To nie jest coś, co można tak zostawić w spokoju i niech se każdy zdecyduje, jak mu się podoba, bo efekty widzimy właśnie dzisiaj. Ludzie z powodu wiary religijnej w pieniądze, materializm, w naukę, w super wiarą religijną jest eksperckość, już nie wiem, jak to powiedzieć, a może tak, wszechwładza ekspertów albo wszechmoc ekspertów, co ja doświadczam na sobie jako programista. Jeżeli ktoś przychodzi do mnie jako eksperta do programowania, on oczekuje rzeczy absolutnie wszystkich, niemożliwych. Nie się nie zastanawia nad tym, czy to jest możliwe, czy niemożliwe, żeby mu, nie wiem, hasła zapomniał, daj mi to hasło. Jeżeli ja jako ekspert widzę, że nie da się czegoś zrobić, tego hasła nie da się odzyskać, ono nigdzie nie jest zapisane, to on uważa, że jestem po prostu złym ekspertem, bo prawdziwy ekspert umie zrobić wszystko, co tylko sobie wymyśli człowiek zwykły, który w niego wierzy. Nie? Że nie ma limitów możliwości. To samo podejście ma, na pewno ludzie mają, kiedy przychodzą do lekarza. No, nie byłem lekarzem, ale potrafię sobie wyobrazić, że efekt będzie ten sam. Czyli pójdzie do lekarza i będzie się spodziewał magicznej pastylki, którą zażyje i naprawi wszystko. Nie? I tak samo będzie z każdym innym ekspertem. To jest jakaś wiara w... nie wiem w co, w instytucje... Nie wiem, jak to nazwać. Może ja bym to uprościł i nazwał to wiarą w system. No bo eksperta czyni system. Ja jestem programistą, bo ja skończyłem studia. Podobno, czy coś takiego, nie wiem. Nie wiem, co jest sprawia w oczach człowieka, że ja jestem Bogiem nagle od programowania, a lekarz jest Bogiem od leczenia. I że możemy wszystko w swoich dziedzinach zrobić jako bogowie nagle. Ale no, jakaś wiara w coś gdzieś jest i ta wiara jest natury religijnej. Przecież to jest absurdalna wiara zupełnie. Człowiek może to, co może i choćby nie wiem, jak się znał na tym, co robi, to zawsze ma ograniczenia i zawsze jest tylko człowiekiem. Nawet to trzeba sobie przypominać, bo potrzeba wierzenia w Boga jest w człowiekach tak silna, w człowiekach, że te człowieki szukają tego na prawo i lewo, odruchowo, poza kontrolą. W związku z czym lądują w sytuacjach dziwnych i robią rzeczy głupie. Dzisiejsza paranoja kompletna pod wpływem COVID-a ujawnia według mnie to zjawisko, że człowiek potrzebuje Boga.
poddali się ludzie masowo rzeczom, które jeszcze 100 lat temu byłyby nie do pomyślenia. Ludzie by tak w tak łatwy sposób nie krzyczeli o zabranie im wolności przecież podstawowej, elementarnej. No ja jestem de facto zamknięty w więzieniu. Ja nie mogę stąd wyjść przez 2 tygodnie. Pod karami przemocy, grzywny, zabrania majątku i tak dalej. No, siedzę tutaj pozamykany, no nie mówię, że mi jest źle, bo mi jest fajnie, ja sobie ten czas wykorzystam znowu. Ale bardziej chodzi o to, że skąd, jak do tego doszło? Co za to odpowiada? Okazuje się, że problem nie jest jakiś szczególnie straszny. COVID w ogóle już prawie wszędzie ustąpił w Europie, a dalej wszędzie jakieś są dziwne restrykcje. I porównanie znowu natężenia tego, jak ludzie religijnie potraktowali rząd, jakichś ekspertów, których nigdy nie wymieniałem z nazwiska, tylko mówią, eksperci tak mówią, ale jak ich zapytasz, podaj mi kto, to nie wie zwykle człowiek kto, bo on nie wierzy w konkretnego człowieka z nazwiskiem, on wierzy w eksperckość eksperta i w rządowość rządu. Rząd wie. Widocznie jak tak kazał, to widocznie tak jest dobrze i tak wie. Tak się traktuje Boga. Tak człowiek nie traktuje drugiego człowieka. Tylko tak człowiek traktuje Boga. Więc ta potrzeba człowieka, poszukiwania Boga, poddania się Bogu, znalazła sobie ujście w rządzie. W rządzie, w pieniądzach, w konsumpcyjnym podejściu do życia i w nauce. Myślę, że są te główne, najmocniejsze rzeczy. Ale w wielu innych, w inne miejsca też ludzie przekierowują tą swoją chęć, potrzebę wiary w coś wyższego, większego, w ideologię. Kiedy były czasy ideologii, nie? Kiedy komunizm był super ważnym tematem, albo wiara w wolność, albo w wolnorynkowość, czy coś innego jeszcze, faszyzm może, to wtedy ludzie religijnie podchodzili z kolei do ideologii. No już im się te ideologie... Skończyło się to fatalnie, wiem jak się skończyło, totalnym konfliktem i terrorem, życiem w kłamstwie, no same fatalne rzeczy wiemy z historii. Ale gdzieś źródłem tego była potrzeba człowieka posiadania Boga. Że Boga się wywaliło na śmietnik, to zamiast tego ta potrzeba musiała sobie znaleźć gdzieś ujście i znalazła w ideologii. Dziś znalazła w konsumpcjonizmie w świętej wierze w państwo, co jest jakimś najbardziej chyba niebezpiecznym już zjawiskiem, zdaje mi się, bo oddaje to realną władzę w ręce ludzi, którzy się do tej władzy nijak nie nadają, przynajmniej w warunkach takiej demokracji, bo to nie są ludzie, którzy to mogą dobrze wykorzystać, już nie mówiąc o moralności tych ludzi. To jest zbyt kuszące użyć władzy do celów takich jakichś, no, które nie wyjdą na dobre ostatecznie, nie? Z różnych powodów. No, domiesza z tym. I teraz wracamy do tego przykazania, nie będziesz miał innych bogów poza mną. Jeżeli się popatrzy z tej perspektywy, którą ja opisałem, to nagle egoizm Boga staje się mniejszym problemem, mniejszym, no to nie jest główny powód istnienia tego przykazania. Być może, no ja nie wiem, ja to wszystko trochę zgadujemy, ale to jest, ta zgadywanka jest ważna. Dlaczego? Bo my nagle możemy z siebie zauważyć, że myśmy traktowali dotąd tego Boga z Biblii jak kompletnego egoistę, a on sobie na to nie zasłużył. Bo może to pierwsze przykazanie jest dla naszego dobra bardziej niż dla jego własnego egoizmu. To na pewno jest, ja ustalam. Tu ani trochę nie twierdzę, że Biblia mówi co innego niż mówi. Bo Bóg mówi jasno, że mojej chwały nikomu nie oddam. Dzielić się z tym, że jestem Bogiem, nie będę. Ale nie podaje Bóg dlaczego. Nie mówi, dlaczego ta chwała moja jest taka ważna dla mnie. Dlaczego ja się nie będę dzielić swoim bóstwem z nikim i z niczym. Bo pierwsze przykazanie nie mówi, nie będziesz miał innych bogów przede mną, tylko mając na myśli dosłownych bożków. Bo przecież rząd jako obiekt chwały takiej boskiej chwały przecież jest nie mniejszym bożkiem niż Baal albo Asztarte, albo nawet Matka Boska w figurce na drodze pielgrzymki do Częstochowy. Wszystko, czemu ludzie oddają chwałę jakąś, takie te odruchy boskiego zaufania, pełnego zaufania, staje się Bogiem dla nich. Gra w Counter-Strike'a może być Bogiem. Picie kawy nawet może być Bogiem dla kogoś. To już chyba trudno trochę, ale nie wiem, może, nie wiem, nie piłem tyle kawy.
No, znaczy wiadomo, że są różne natężenia też i różne niebezpieczeństwa, ale być może, taka moja tutaj teza jest do zastanowienia się, być może bardziej szkodliwe jest wierzyć, że Bogiem jest pieniądz, rząd, lekarz, czy iPhone, czy coś innego, niż wierzyć, że Bogiem jest Bóg, czyli niewidzialny, wymyślony, załóżmy nawet, gdyby nawet nie istniał, to nawet ten nieistniejący ktoś wymyślony, wiara w niego być może jest mniej szkodliwa niż wiara w to, w co dzisiaj ludzie wierzą. Czy może być tak, czy nie może być tak? No nie wiem, trzeba się zastanowić. Nie będę się zastanawiać, bo nie chcę, żeby ten odcinki trwały po 8 godzin, żeby się porządnie nad wszystkim pozastanawiać. Zostawmy sobie to do samodzielnego myślenia, niech każdy pomyśli. Ale ja chcę otworzyć tutaj takie drzwi do rozumienia innego przykazania, do innego trochę, nie, do tego samego rozumienia przykazania, nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, mówi to ten Bóg oryginalny, ten z Biblii. Otwieram pytanie, dlaczego mógł to powiedzieć, bo oczywista odpowiedź, bo jest egoistycznym narcyzem, mi nie wystarcza. Dlatego, że egoistyczny narcyz, który ma totalną władzę i twierdzi, że stworzył ten świat i odpowiada za wszystko, co istnieje, powiedziałby to wprost. Ludzie, ja jestem Bogiem, uważam, że jestem najlepszy w ogóle, super, i to jest moją motywacją główną. Powiedziałby, dlaczego nie, powiedziałby. Ale gdzieś nie jest to powiedziane w ten sposób. Bóg mówi, że jest kimś najwyższym, wielkim i tak dalej, ale nie mówi wcale, że jest egoistyczny. Przeciwnie, on daje bardzo często, większość przykazań służy nie jemu samemu przecież, tylko ludziom. I reakcje Boga na to, co ludzie robią, te nieprzyjemne, że wojny, że po wodzie kataklizmy, kary i potop sam, nie? Przecież one nie były reakcją głównie na to, że Boga nie doceniliśmy jako super narcyza, który jest zakochany sam w sobie i wszystkich innych ma gdzieś. To nie był powód. Biblia nie podaje tego jako powód. Powodem było to, że ludzie wobec innych ludzi byli źli, niszczyli się nawzajem, niszczył każdy samego siebie i swojego sąsiada. I ta ziemia się nie nadawała już do życia. Życie było okropne tych wszystkich ludzi i nie było szans już tego naprawić, bo zepsucie sięgnęło poziomu, po którym już trzeba tylko skasować to wszystko i zacząć od początku. Tak to widać w Biblii, nie? Jeżeli tak jest, to znaczy, że główną motywacją Boga wcale w większości przypadków nie jest narcystyczny zachwyt sobą. Język polski jest strasznie trudny, jak się gadało w innych językach dużo, to potem. Narcystyczny zachwyt sobą nie jest główną motywacją Boga w większości przypadków. Dlaczego więc zakłóżyliśmy sobie tak łatwo i tak odruchowo, że przy pierwszym przykazaniu ten narcystyczny zachwyt sobą jest jedyną motywacją Boga? Że dlatego mówi, nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie. A może przecież Bóg chciał nam bardziej pomóc niż samemu sobie. Bo może konsekwencje wiary we wszystko inne, boskiej wiary człowieka, są daleko gorsze niż konsekwencje wiary w Boga, że Bóg jest Bogiem, nawet jeżeli się go trochę ignoruje, ma się trochę go w nosie i nawet się w ogóle nie wierzy, że tak do końca, że on istnieje. Może to jest gorsze i tak. Może nie chodzi tylko, że wiara w innych bożków jest denerwująca dla Boga i irytująca, bo na pewno jest, według Biblii, ale może powód być daleko ważniejszy. On się jednocześnie pokrywa z tym, że Bóg sobie jest dalej narcystyczny i chce mieć swoją chwałę tylko dla siebie. Tak, ale jednocześnie powód jest jeszcze inny, że ludzie, którzy zaczynają wierzyć w inne rzeczy jako bogów, zaczynają na tym tracić. Konsekwencje tych innych wiar są dla ludzi złe, fatalne. Zwykle w dłuższym czasie dopiero te złe efekty widać.
No bo skutki materializmu w Polsce przecież w latach 90., kiedy dopiero materializm się pojawił po pięknym, cudownym komunizmie, którym skończył się, że wszyscy prawie umarli z głodu, ale na szczęście nie umarli, zaczął się rozkwit konsumpcjonizmu i przecież na początku było fajnie, no wszyscy się bogacili, była jaka radość, wreszcie możemy coś jeść i pić, i czekolada jest z czekolady, banany można kupić. Fajnie było, nie? No więc co w tym szkodliwego? No dopiero szkodliwe efekty obserwujemy dziś, kiedy teraz dzieci tamtych ludzi z lat 90., którzy oddali się, nie, pogoni za bogactwem, pieniądzem i tym, że bogacili się wszyscy, no było fajne. Przecież to zaszkodziło człowiekowi, że ma więcej, jeździ czymś lepszym, że ma papier toaletowy, a nie stoi w upokarzającej kolejce 2 godziny po coś tak podstawowego? No pewnie, że lepiej mieć papier toaletowy niż nie mieć. Dobrze, ale no więc czemu chronić ludzi przed bogactwem nagle? No okazało się to dopiero dziś, po ilu latach, nie? 20 lat minęło, czy 30 lat minęło i nagle widzimy, że dzieci nie umieją sobie radzić z niczym. Dzieci dostają kompletnych depresji. Dzieci dostały świra na punkcie jakichś iPhone'ów. Dzieci się muszą ubrać w coś, co ma jakiś znaczek, bo inaczej są nieszczęśliwe. Dzieci mają totalną wiarę w różne zjawiska, czy rzeczy, czy ludzi nawet, czy w internecie, nie? Że zobaczą gościa, który jest, robi coś idiotycznego w internecie, ale milion ludzi go ogląda i teraz oni uważają, że trzeba go wielbić i wszystko, co robi, i robić to samo, naśladować i być takim samym i ogólnie, no, robić, to są te same zachowania, które występują wśród religii. No. Że powie ci coś z wielki ksiądz, kardynał, czy guru, czy prorok jakiś i wszyscy się automatycznie zaczynają robić presja, zaczyna się pojawiać jedni na drugich, żeby naśladować, żeby posłusznym być. I to wszystko jest religijna znowu rzecz. I dlatego mówię, te efekty, one potrzeba na nie było kilkudziesięciu lat. Ale ludzie dzisiejsi w Europie są zepsuci przez materializm, konsumpcjonizm, który stał się Bogiem, który zamiast nam służyć, to my służymy jemu. Nie zamiast człowiek się cieszyć, że sobie kupił nowy samochód i być jeszcze lepszym człowiekiem, szczęśliwszym, otwartszym bardziej, radośniejszym, może się dzielić tym samochodem, jazdą w nim, różne rzeczy, fajnie może być, to ten człowiek jakoś nie za bardzo się cieszy, stał się bardziej zamknięty, nie chce się już w ogóle dzielić, więcej się boi o to, że straci, niż się cieszy tym, że zyskał. I kiedy przychodzą kryzysy, takie jak dzisiejsze te covidowe sprawy, to wyłazi całe, wszystko co było ukryte, wyłazi na wierzch. Dopiero teraz miałem okazję, więc dzięki temu, co się pojawiło w Hiszpanii, zaobserwować, do jakiego stopnia Hiszpanie są okropnymi ludźmi. Znaczy, ja lubię ich jako ludzi, bo ludzie są fajni, ale to, co mają w głowie, te ich przekonania, ich wiara, ślepa wiara w państwo, jest czymś, co nawet mi z perspektywy Polaka mnie szokuje. Bo Polacy są, no, mnóstwo ich, wiecie, takich prostszych ludzi są bardzo niesamodzielni, nie? I jak coś rząd powie, to wierzą, ale mają swoje granice, bo byli oszukiwani tyle razy i mają opór, żeby w państwo wierzyć jak w Boga tak do końca. Tak? No trochę takiego półboga może, taki Herkules, nie? Że może dużo, ale ma tam swoje ograniczenia, albo może nawet jest Bogiem, ale w razie czego go zmienimy na innego Boga. W Hiszpanii tego nie ma, tam jest totalne oddanie, państwo wie w ogóle i wszyscy presję jeden na drugiego donoszą do tego państwa, państwo jest jak Bóg. Bóg nie jest już jak Bóg, ten Bóg z Biblii. Bóg to już jest tylko kosmetyka, to jest taka kokardka zawiązywana sobie gdzieś tam, tak żeby było ładnie. Ale prawdziwym Bogiem są pieniądze, bezpieczeństwo, które dają instytucje, rząd i wszelkie instytucje znów rządowe i to przekonanie, że jak rząd coś ma, to jest wieczne. Jak rząd coś powie, to jest jak skała. Wiara więc w te rzeczy jest super. Tutaj silna. W Hiszpanii, no tam już teraz. Zresztą wszędzie to jest. No i jakie są skutki?
No to już znowu ocencie sobie sami, ale jeżeli obserwujecie gdzieś zepsucie, negatywne zachowania ludzi jakieś, że ludzie są jacyś tacy coraz mniej ludzcy, coraz bardziej jak roboty, coraz bardziej niemoralni, kiedy zaczynają mieć potrzebę albo okazję, nie? Jak zaczynają biednieć, to zaczynają kraść. Jak czują się zagrożeni, zaczynają być agresywni. Nie, bo póki jest wszystko dobrze, to nie wychodzi z ludzi, jacy są naprawdę, ale jak zaczyna być źle, to wychodzi cała prawda. Jeżeli więc obserwujecie te skutki, zadajcie sobie pytanie. Ty sobie zadaj, nie wy naraz. Każdy oddzielnie. Na swój własny rachunek oczywiście. Czy może za to odpowiadać łamanie pierwszego przykazania? Nie będziesz miał bogów innych oprócz Boga, prawdziwego Boga. Przy czym zrób takie założenie, że nie chodzi o konkretnego, bardzo skonkretyzowanego Boga z Biblii, tego Izraela, tego opisanego, tylko w ogóle Boga jako kogoś, w najszerszej możliwej definicji, Boga jako kogoś, kto stworzył świat i gdzieś tam sobie jest, istnieje i będzie nas sądził. Tylko te rzeczy. Że stworzył świat, istnieje i będzie nas sądził. Wiara w kogoś takiego i nic innego. Czy mogłaby, czy sprawiłaby, że ludzie byliby dużo lepsi, bardziej ludzcy, bardziej moralni, lepsi wobec siebie, nie niszczyliby swojego własnego życia? Mogłoby tak być, czy nie mogłoby tak być? Coś do pomyślenia. Przypomnę tylko jeszcze raz, dlaczego ten temat jest ważny w ogóle. No, po pierwsze, dlatego, że jeżeli to jest pierwsze przykazanie i fundamentalne, to może nie zauważyliśmy tego, że jest fundamentalnie ważne. I tego ja nie wiem. Zwyczajnie nie wiem i nie wiem, czy ktoś to jest w stanie udowodnić albo przeprowadzić jakiś może dowód taki konkretniejszy. Ale jest możliwość, jest taka opcja, jest realne zagrożenie i realna szansa, że gdyby ludzie przestrzegali przykazania numer jeden, nie będziesz miał innych bogów w swoim życiu poza Bogiem, w sensie dosłownym, czy inaczej mówiąc, gdyby ludzie w swoim życiu byli przekonani, że tylko Bóg może być adresatem boskiej czci, że tylko Boga można traktować z nieskończonym zaufaniem, z należną czcią, która nie ma granic jakichś, nie? Jeżeli tylko Boga można być pewnym na 100% i nic innego poza tym Bogiem, który i tak nieistniejący jest, to gdyby tak robili, to rzucam tutaj pytanie, czy nie byłoby dużo lepsze to dla ludzi? Czy może to zrobiłoby wielką różnicę? Może nawet to by było ważniejsze niż przestrzeganie przykazania nie kradnij albo nie zabijaj, czy nie morduj, czy wszystkie inne właściwie. I przy czym o tyle to jest dziwne, że dotyczy to każdej wiary i religii, bo to jest ponadreligijna rzecz jakby. To nie dotyczy konkretnie na przykład Boga Izraela, judaizmu, chrześcijaństwa, islamu czy czegoś innego. W ogóle chodzi o sam fakt, czy wierzysz w ogóle w jakiegoś Boga, ale nie w istnienie Boga, tylko czy wierzysz, że w Boga, który tylko On jest Bogiem. Albo inaczej. Czy można zadać takie pytanie? Czy wierzysz, że nikomu i niczemu nie wolno oddawać czci takiej jak Bogu? Takiej jak Bogu, Bogu jakiemuś, według tego, jakim sobie go wyobrażasz. Może odpowiedź na to pytanie zmienia człowieka bardzo, fundamentalnie. Może to gdzieś tam sięga fundamentów. Czyli człowiek, który uważa, że tylko Bogu, przed Bogiem mogę klękać, ale przed urzędnikiem nie wolno się płaszczyć, ani kupować iPhone'ów tylko dlatego, że panuje jakieś powszechne przekonanie, że człowiek, który kupił iPhone, nabiera mocy od iPhone'a i staje się lepszym, bardziej wartościowym czy coś. Może być ślepa wiara w Mercedesa, że kupisz Mercedesa i od razu przejmujesz energię lepszości od tego Mercedesa. To jest jakieś znowu magiczne i religijne przekonanie o boskości Mercedesa, albo iPhone'a, albo pieniędzy, albo domu na własność. Być może ludzie kupują domy na własność w Polsce tak masowo z powodu boskiej wiary w posiadanie mieszkania albo domu. Nie? Zamiast wynająć, to on chce mieć dom i nie umie wytłumaczyć dlaczego. No, niektórzy umieją, ja wiem, że znowu nie mam ochoty tu mówić, że wszyscy są tacy sami, bo zupełnie nie są.
Ale znam wiele ludzi, którzy, jak z nimi rozmawiam o tym, czemu, na przykład, bo ciekawy byłem, czemu woleli mieć dom niż wynajmować, to się patrzą na mnie takimi oczami, jakbym zapytał, dlaczego mają wierzyć w Boga, a w tego, a nie innego, nie? Bo przecież to jest oczywiste, jak to jak ty się głupio pytasz, przecież to jest zawsze co dom, to dom. Przecież to, no tak mi odpowiadałem, ale co to w ogóle znaczy, co dom, co własny dom, to własny dom. To nie ma żadnego sensu. No co to znaczy, co własny dom, to własny dom? Opłaca się, czy się nie opłaca? No, wychodzi z obliczeń, że im się akurat nie opłacało, ale przynajmniej mają dom. Ale to nie jest powód. U nich przynajmniej, o tych, co mam na myśli, to nie był powód. Prawdziwym powodem była religijna wiara w boskość posiadania domu, że ten dom jest dla mnie Bogiem, stał się. On nie podlega już rozważaniom racjonalnym, już nie trzeba kalkulować i liczyć, nie wolno nawet, bo to jest świętokradztwo, to jest herezja. Pytać teraz jakoś tam nastolatka, czy może by nie wolał mieć telefon jakiś inny niż iPhone, to jest jakby mu herezję mówić, jakby nawracać katolika na islam nagle, że sugerować, a może byś tak nie chciał wierzyć w Allaha? No i takiemu katolikowi, wiecie, że chodzi tutaj do Radia Maryja i tak dalej, a ty jemu mówisz tak sobie, a może byś tak zostawił tą figurkę i poszedł teraz, założył sobie takie coś na twarz i poszedł się kłaniać na dywaniku w Mekce? To jest taki sam odruch, że takiego oburzenia w ogóle. Co? Jak ty możesz mnie w ogóle pytać o to? Mogę, bo dla mnie to nie jest Bogiem. Dla mnie tylko Bóg jest Bogiem. To się okazuje, że ja przegapiłem w ogóle, że dla mnie to jest tak fundamentalne i dla wielu ludzi, ale dla niektórych nie jest. Mnóstwo ludzi, którzy uważają, że są ateistami, czczą inne rzeczy po prostu. Nie są wcale ateistami w sensie, w znaczeniu takim, że nie mają bogów. Dalej mają bogów, tylko gdzie indziej. I teraz pytanie, czy wiara w naukę może prowadzić do złych skutków? Wiara taka religijna w naukę może prowadzić do złych skutków, gorszych niż wiara w Boga, takiego klasycznego Boga, nie? Że z tego, co stworzył świat, zrozumianego, jak to chce, wszystko jedno, nawet w jakiej religii. Jeżeli tak jest, to by wychodziło, że Bóg zrobił nam coś dobrego, dając to przykazanie dla nas, że to jest fundamentalne przykazanie z naszego powodu, a powodem tego istnienia, tego przykazania byłoby wtedy to, że człowiek jest stworzony jako ktoś, kto ma w głowie, w sercu, w nerkach, w wątrobie, w płucach przekonanie, że istnieć musi jakiś Bóg, że życie może mieć sens tylko jak jest jakiś Bóg. To jest tak na tak fundamentalnym, nieuświadomionym poziomie, że no właśnie może to być zupełna nowość dla kogoś, nawet taka myśl dla takiego racjonalisty, że przecież ja cały czas traktuję coś tam jak Boga i nawet o tym nie zwracam uwagi na to, ale ciągle tak jest. Myślę sobie, że to jest możliwe i spróbuję tak przez najbliższe jakieś lata czy coś obserwować sobie świat i rzeczywistość i zastanawiać się, czy wiara w Boga jest aż tak budowana w człowieka. Jeżeli tak jest, to ja bym tu chciał przeprosić serdecznie Boga, autora tego przykazania, bo ja przez długi czas zakładałem, że to powodem istnienia tego przykazania był wyłącznie jego narcyzm, egoizm czy coś, do którego miał prawo, więc ja bym się tutaj nie przejmowałem, ale teraz być może potraktowaliśmy Boga niesprawiedliwie, bo może on jest lepszy niż nam się wydawało. To jest moja tutaj teza i to jest powód tego odcinka. Może Bóg nawet kiedy daje te egoistyczne przykazania, to ukrywa swoją dobroć dla nas za pozornym egoizmem. Co jeżeli by było prawdą, to mnie rozwala już zupełnie. Bo jak to jest fantastyczny ktoś, kto udaje gorszego niż jest? Naprawdę. Dla naszego dobra. Że tak naprawdę on udaje egoistę, którym nie jest. Znaczy udaje, nie udaje, on sobie jest i tak gdzieś tam, ale ten egoizm jest osłoną tylko czegoś, co jest bardziej dla niego fundamentalne i ważne. To mi się bardziej klei z Biblią, wam powiem, jako całością, bo wszędzie w Biblii Bóg jest, reaguje zawsze na krzywdę, jest bardziej sprawiedliwym sędzią i strasznie chce, żeby ludzie byli coraz
lepszymi, coraz mądrzejszymi, nie krzywdzili się, żyli szczęśliwie. Ale metody są trudne, żeby do tego doprowadzić, nie robiąc ludzi robotów. To jest jego cel ewidentny w Biblii, w tych przykazaniach, we wszystkim, co się dzieje i na końcu w tym, co zrobił Jezus, jako ostateczne rozwiązanie i ostateczna droga do Boga. Tylko tędy można wejść. I żeby te założenia, które są takie trudne do pogodzenia, wszystkie były spełnione. Czyli żeby ludzie zostali wolni, żeby ludzie z własnej woli przyjęli Boga, zaakceptowali Go i żeby jednocześnie Bóg mógł lubić też, tak kochać ludzi, być hojnym, dawać, nie psując ich jednocześnie. To jest trudne, nie? I połączenie tych wszystkich rzeczy mogło się stać tylko przez to, co tą ofiarę tego Mesjasza, którą opisuje Nowy Testament. Ale pierwsze przykazanie, nie będziesz miał bogów innych oprócz mnie, może tutaj można spojrzeć nowymi oczami jako na coś, co nie jest deklaracją narcyzmu Boga, tylko jako co jest ukrytym pomaganiem ludzkości, żeby ludzkość nie zepsuła się przez swoją własną konstrukcję. Że nasza konstrukcja jest taka, że my musimy mieć tego Boga, no, choćby najbardziej racjonalni z nas. I wtedy, jeżeli już naprawdę musimy mieć tego Boga, to lepiej mieć Boga jako Boga, niż mieć lekarza, urzędnika, pieniądz papierowy, system bankowy, przedmioty elektroniczne i różne inne takie rzeczy. Bo i tak mniejsze zło będzie dla nas, zdrowiej będzie dla nas, jeżeli jako Boga będziemy akceptować Boga, niż te inne rzeczy, które sobie sami natworzyliśmy. Tak mi się zdaje, że tak może być. I to ja tak zaryzykuję z taką koncepcję, że tak jest. I teraz właśnie wam mówię, że Bóg się wydaje na straszliwie niesamowity, ten Bóg w Biblii. I co się w ogóle jeszcze jedną cechą, co rozwala mózg, nie, po tych latach czytania Biblii, jest właśnie to, że Bogu nie zależy tak bardzo na tym, żeby wszyscy uważali, że jest taki dobry. By chciał, żebyśmy do tego doszli, ale nie rzuca tego, nie reklamuje się. Ej, patrzcie, bo jaki ja jestem dobry, nie, jak to wszystko robię dla waszego dobra. Nie ma uzasadnienia w ogóle, po co są te przykazania. Nie? My się gdzieś tam dochodzimy dopiero do prawdziwych powodów i celów, zgadujemy, może znamy, może nie znamy. Gdzieś za tym jest ten ogromny szacunek cały czas Boga do ludzi, który sprawia, że nigdy nie narzuca niczego. Nie zmusza nas nawet logiką, ani przemyśleniami, ani niczym takim do zaakceptowania, że no, Bóg po prostu jest dobry, no, i robi wszystko, co się tylko da, co jest realnie możliwe w realnym świecie, żeby jak największa ilość ludzi była jak najbardziej szczęśliwa. Ale mi wychodzi na to, że Bóg taki rzeczywiście jest, co jest fantastyczne. Powiem wam, że no, ja tak żyję zgodnie z tymi założeniami jakimiś od 20 lat z hakiem i u mnie działa, no co wam powiem, no działa, no i to nie działa, że tak wyjątkowo, a ja tylko zwracam uwagę na te wyjątki, nie, jak często ludzie mają taki błąd percepcji czy coś. Nie, no ja wiem, no dużo rzeczy przyjemnych, nieprzyjemnych w życiu, ale tak patrzę na całość i to moje życie jest fenomenalne, jest w ogóle jakieś porąbane, ale w jaki fajny sposób, ile rzeczy się dzieje, których nie da się zwalić na moje własne umiejętności. Bo większość z nich nie zależy zwyczajnie ode mnie. No, nie zrobię sobie zbiegów okoliczności, że akurat jakąś piosenkę sobie napiszę, wrzucę gdzieś na serwis i nagle ona milion osób się zainteresuje. Nie kontroluję tych ludzi ani życia do tego stopnia. Ani też nie jestem w większości tego, co robię, nie jestem specjalnie przygotowany, ani uzdolniony, ani nie mam dużej odwagi nawet w ogóle. Mam ciągły problem z tym, że radzę sobie trudno ze stresami. Jak jechaliśmy teraz przez całą Europę, z Hiszpanii do Polski, 3000 kilometrów kamperem przez 7 dni, przez 6 dni jechaliśmy, to i na granicach to ja normalnie świrowałem, bo ja miałem gorączkę jeszcze, jak wyjechałem. Jechać w czasie kwarantan, nie, i blokad na granicach i sprawdzania wszędzie i wsadzania ludzi gdzieś tam, nie wiem, co się robi na tych
granicach. No to no stresuje mnie to. To jest dla mnie, to nie jest jakaś odwaga. Bardziej to dla mnie to jest jakaś głupota, co robię. Wariactwo trochę. Ale ja nie czuję odwagi. Nie? Ja się stresuję, że tam umieram przed tą granicą. Muszę sobie oddychnąć w ogóle. Jedźmy. Zażyć tabletkę i w ogóle, żeby brzuch mi się nie buntował z tego stresu. No i tak, no granicy francuskiej nie było granicy, bo przez jakąś pomyłkę pojechaliśmy przez Pireneje, a tam była tylko tabliczka jakaś i nikt nie stał i nikt nie pilnował. A normalnie mielibyśmy wypełniać formularz, coś tam badać mieli, no nie wiem co miało być, bo nie było. No i tak, żeśmy uciekli. A na granicy niemieckiej gość, to nie wiem co się stało. To było jak z filmu Star Wars. Jak jest tam Jedi, sobie jadą samochodem i tam przychodzi żołnierz i mówi Ausweis bitte, nie? Coś tam będzie ich sprawdzał, bo ich szukał akurat, a Jedi, mistrz Jedi macha ręką i mówi nas, to nie nas szukasz. No to właśnie tak było, tylko ja nie machałem ręką. Przyszedł Niemiec, popatrzył, tak popatrzył do środka przez sekundę na mnie i mówi jojo, jedźcie dalej, nic nie sprawdzał. Nigdy nie zrozumiem, o co chodziło na tej granicy. Jadą z Polski, wjeżdżajcie z Francji do Niemiec. Tak od razu. No nie wiem, nie chciało mu się. Wszystko jedno, nie wiem, jakie są wytłumaczenia. Ale przejechaliśmy przez granicę gładko. I dopiero granica polska. Tam też nikogo już nic nie interesowało, ale no tutaj, dobra, to nie jest temat tego odcinka. Czym się różni Polska od reszty krajów, powiedzmy, że zdrowszych? Ale powiem wam, że Polska nie jest zdrowym krajem i bardzo daleko jej do zdrowia. Jak czy inaczej wylądowałem w tym więzieniu na 2 tygodnie, ale nawet w tym więzieniu jest po prostu cudownie. To jest jak zbieg okoliczności znowu jakieś to są, nie? I w sumie to po co to mówię? No po to, że życie zgodnie z założeniem, o którym mówię w tym odcinku, że Bóg jest lepszy niż pozory sprawiają. Pozornie w Biblii ten Bóg może wyglądać jako egoista, egocentryk, wstrętny, żądny krwi bożek, jakiś lokalny, ale w rzeczywistości Bóg nie jest ani lokalny, tylko globalny, ani nie jest egoistyczny wcale, tylko bardzo benevolent, jak to się mówi, dobry w skrócie dla ludzi. No i tak dalej, nie? Ale na pewno ma tą cechę, że się ukrywa i że chce, żeby ryzykować i przyjmować takie założenia, że jest dobry i polegać na tym, robiąc coś konkretnego w życiu. Czyli na przykład jadąc sobie przez Europę w czasie pandemii, mając gorączkę. I dopiero wtedy, jak to zrobisz, to możesz się dowiedzieć, czy miałeś rację, czy nie. A wcześniej, jeżeli tego nie zrobisz, będziesz tylko teoretyzował. Ja jestem więc pomimo tego swojej marnej odwagi, żadnych możliwości i słabej konstrukcji fizycznej przy okazji i brzydkiego ryja. Mam przynajmniej tą cechę, że mam jakąś wyobraźnię strasznie dużą i chęć ryzyka i strasznie chcę sprawdzać te rzeczy i tyle mogę powiedzieć więc z własnego doświadczenia. Potwierdzam, że moje doświadczenie mówi, że miałem rację w zgadywaniu, że Bóg jest lepszy niż mi się wydawało. Ten i że w ogóle jest, nie? Bo przede wszystkim na to wychodzi, tak mogę powiedzieć. Chcesz dowód? Nie dam ci, nie mam. Ale na to wychodzi. To nie znaczy, że zgaduję. Czy teoretycznie odpowiadam na to pytanie? Nie, odpowiadam praktycznie. Z życia latami, też nie jeden raz, tylko często robię te rzeczy i odpowiadam, że u mnie działa i mówię, że na to wychodzi, że Bóg jest lepszy niż jest. I żeby już skończyć, to przykazanie jest jednym, chyba może właśnie przegapionym najbardziej no, tą emanacją tego, jaki ten Bóg z Biblii jest. Jest lepszy niż się pokazuje i że jego przykazania, które pozornie wydają się takie jakieś takie niezrozumiałe, głupie, egoistyczne, możliwe, że one są potrzebne. Tylko po prostu ma Bóg większą perspektywę, no od tego jest Bogiem właściwie, można by się tego spodziewać. No ale ludzie mają odruch, żeby jak ktoś nie przychodzi do ciebie i nie trąbi na prawo i lewo, jaki on jest dobry, hojny i w ogóle, no to zakładasz, że jest mrukliwy, głupi i chciwy, nie? No bo tak się przyzwyczailiśmy do reklam, może? Że do tego stopnia, że jak ktoś się nie reklamuje, to uważamy, że to, co robi, to jest dziadostwo?
Nie wiem, no może Odwyk się mało reklamuje, więc większość ludzi go pomija, bo twierdząc, że skoro Odwyku nikt nie reklamuje na prawo i lewo, Odwyk nie mówi, że to jest taki mądry program, widocznie jest głupi. Jakby był mądry, to by krzyczał na prawo i lewo i trąbił wszędzie na ulicach: o, Odwyk jest mądry, chodź i słuchaj tego. No, albo przynajmniej by ten, co prowadzi, ubrał się w garnitur, bo garnitur, jak jest ubrany, to jest reklama, że ktoś jest mądry. A tak, to ja jestem w paski, a paski biało-niebieskie wcale nie demonstrują mądrości, tylko że jestem marynarzem. No to co mi marynarz może powiedzieć mądrego? No jeżeli może ludzkość tak zgłupiała od tego świata wśród reklam czy coś, i, no ale ludzie są jacy są, no. Trochę dzieci wszyscy jesteśmy. I może właśnie po to są te przykazania, na czele z tym pierwszym, że nie będziesz miał innych bogów poza Bogiem. Żeby właśnie prostymi, choćby tak najmniejszą liczbą, najprostszych rzeczy, naprawiać te nasze błędy w konstrukcji, które nie są błędami, po prostu taka jest konstrukcja nasza. Ale parę wskazówek może wystarczyć, żeby nasze życie już było szczęśliwe. Gdybyśmy tylko, to dla tych, którzy zaryzykują, że ten, kto dał te przykazania, czy w drogę pokazał, żeby nią iść, że miał coś dobrego na myśli, a nie był tylko wrednym egoistą i że w ogóle on jest, nie? A nie, że to wszystko jakiś wymysł jakiegoś tam wariata. Tak czy inaczej, co byś nie wybrał, polecam, żeby w ogóle coś wybrać i zaryzykować, nie czekać, szkoda życia jest, bo dość krótkie, a nawet jakby było długie, to dalej szkoda życia, no bo jak mógłbyś przynajmniej coś już przetestować, nie? Warto jest w życiu robić błędy, więc. I od tego pierwszego przykazania może warto zacząć. Jeżeli ktoś tam jest coś akurat taki niezdecydowany gdzieś po drodze, nie wiesz co tam, w co wierzyć czy co, no to ej, dobry pomysł jest, myślę, żeby zacząć od początku tego, od tej propozycji i wypróbować, czy się zadziała w życiu. Przekonanie, taka dyrektywa pierwsza pod tytułem: tylko Boga będziesz miał jako Boga, a nic innego nie będziesz miał jako Boga. Nic innego nie traktuj jak Boga, traktuj tylko Boga jak Boga. Może samo to już wystarczy, żeby gdzieś cię tam coś doprowadzi. Może zobaczysz jakieś lepsze skutki i może mi opowiesz, to ja wtedy opowiem innym historię z życia, z praktyki. Ale musi to być praktyka, nie teoria. Teoria jest naprawdę nic nie warta bez praktyki. Z praktyką teoria jest, no, cenna może być, ale bez praktyki kompletna strata czasu. To więc ja wychodzę i idę robić dalej praktyczne rzeczy. Do następnego odcinka. Dzięki za słuchanie. Cześć.